czas. W tej chwili, jak Państwo wiecie, jest coraz więcej nowych piłkarzy. No i oczywiście z tymi nowymi jesteśmy na samym początku drogi, więc uczymy się dosłownie podstawowych pojęć i na razie jesteśmy jeszcze dosyć słabo zaawansowani. Natomiast jeżeli chodzi o tych zawodników, którzy już dłużej z nami są, no to oczywiście wygląda to troszkę inaczej, bo już o różnych prostych rzeczach możemy z nimi porozmawiać po polsku. Zresztą tak naprawdę to najlepiej widać, jakie są efekty wtedy, kiedy któryś z dziennikarzy zapyta o coś po polsku naszych zagranicznych futbolistów. I oczywiście są tacy, którzy potrafią coś powiedzieć, a są tacy, z którym to przychodzi z większym trudem. Najczęściej to jest tak, że wszyscy Słowianie uczą się polskiego z dużą łatwością, bo praktycznie ten język jest dla nich podobny do języka ojczystego. Natomiast gdy przyjeżdżają zawodnicy ze Skandynawii albo z Półwyspu Iberyjskiego, to przychodzi im ten polski z większym trudem. 1, 2, 3, 4, 5. Nazywam się. Nazywam się Amara. Aha. João Amara. Aha. Nie chciałbym tutaj nikogo wyróżniać. Zresztą czasami jest tak, że ktoś bardzo, jak używa słowa prymus, jest tak, że ktoś bardzo pilnie się uczy, ale nie jest mu łatwo nauczyć się polskiego. Na przykład Tomasz Rogne, który, jak wiemy, pochodzi z Norwegii, już od zeszłego roku bardzo pilnie się polskiego uczy i nawet w szatni sobie radzi z tym polskim, może nawet do kolegów przemowę w języku polskim wygłosić, a z drugiej strony, jak pomyślę o Nikoli Wujadinowiczu, no to oczywiście on nie ma żadnych problemów z polskim, ale z tego powodu, o którym powiedziałem, nie umniejsza to oczywiście faktu, że jednak też się stara i też robi postępy. Oczywiście ta nauka polskiego to nie tylko są lekcje tutaj w ramach naszych kursów, ale chodzi też o to, że niektórzy zawodnicy czują, że będąc tutaj chcą się troszkę zintegrować z tym swoim nowym środowiskiem i bardzo często mają okazję poza stadionem, poza klubem z kimś porozmawiać, ale oczywiście w dzisiejszych czasach młodzi ludzie na całym świecie znają angielski, więc to czasami nawet niektórym utrudnia sprawę, bo w sytuacji, gdy wszyscy do nich tutaj w Poznaniu mówią po angielsku, nie mają tak dużo okazji, żeby ten polski przećwiczyć. Na program zaprosił dumny sponsor Lecha Poznań, Grupa Aforti.